Polska 2050 daje zielone światło na tęczową Polskę. Jak finalnie zareagują wyborcy Hołowni i PSL-u? Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych rozpatrzy sprawę Donalda Trumpa. Czy realnie konstytucyjne jest to, że chcą go zablokować w wyborach? Działalność nierejestrowana, a limity w przychodach. Na ile możemy sobie pozwolić w nowej Polsce? A na koniec kolejna potężna polska inwestycja może zostać przejęta przez zagranicznych inwestorów. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam polecić jeszcze nasz drugi kanał z sądami ulicznymi, mianowicie kanał Co Mówią, na którym wypuszczamy codziennie najnowsze sądy i wywiady z ludźmi. Dlatego jeśli jesteście zainteresowani tym, co ludzie mówią o Polsce, Polakach, o rządzie, no to koniecznie wbijajcie kanał Co Mówią, link macie w opisie. A propos właśnie ostatnich rewelacji dotyczących Szymona Hołowni, Polski 2050, no i tej tęczowej Polski tak zwanej, byliśmy chociażby na największej paradzie równości. Dlatego jeśli chcecie zobaczyć, co tam ludzie mówili, to koniecznie wbijajcie, link macie w opisie, a my lećmy z pierwszym tematem. Tak jak wcześniej już udzielałem jednego wywiadu, dlatego że to jest tak naprawdę jedyny dzień, w którym możemy czuć się bezpieczni, wszyscy. Michał Kobosko z Polski 2050 zadeklarował, że partia wchodząca w skład Trzeciej Drogi będzie wspierać projekt ustawy o związkach partnerskich. Jednym z najważniejszych tematów, jakie będą w 2024 roku podgrzewać debatę polityczną w Polsce, bez wątpienia będą związki partnerskie i prawne ich uznanie. Przedstawiciele koalicji 15 października chcą, aby procedowanie projektu ustawy o związkach partnerskich rozpoczęło się jeszcze tej zimy, a najpóźniej wiosną. Ma on bezpośrednio nawiązywać do projektów stworzonych zarówno przez Partię Nowoczesna, jak i również przez Roberta Biedronia i Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza w ramach wyborów prezydenckich w 2020 roku. Konieczne jest dogranie kilku kwestii prawnych w ustawie, a także określenie tego, czy będzie to projekt rządowy, czy może poselski. Jeszcze przed utworzeniem się nowego rządu wiadomym było jednak, że temat związków partnerskich będzie drażliwy wewnątrz koalicji. Wydawało się, że pomysł ten może zostać zablokowany przez Trzecią Drogę. Z czasem jednak narracja zaczyna powoli ulegać zmianie. Świadczy o tym wypowiedź wiceszefa Polski 2050 Michała Kobosko w niedzielę 7 stycznia na antenie TVN 24. Polityk przyznał, że kwestia związków partnerskich co prawda nie jest częścią dotychczasowych uzgodnień koalicyjnych, lecz Polska 2050 będą wspierać ten projekt. Nie będziemy przeciwni, by zalegalizować. Po latach szarej strefy, kiedy ludzie musieli wyjeżdżać z kraju, by zawrzeć związki, to powinno być wreszcie zalegalizowane. Powiedział w TVN 24 Kobosko. Swoje 3 grosze postanowił również dodać Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej. Wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich znalazło się na liście 100 konkretów partii Donalda Tuska. To najwyższy czas, by zakończyć ten trudny, ciemny czas niechęci, nieprzyjaznych postaw, wyzywania ludzi o odmiennym światopoglądzie. Czas niechęci się kończy, to będzie w Polsce karalne, bo będzie wprowadzona ustawa o mowie nieprzyjaznej. Wspomniał poseł. Dobrze się bawić przede wszystkim. Tylko dlatego? Myślę, że tak. Nie wiem, chyba o to chodzi, nie poczuć się, nie wiem, dobrze przynajmniej w jeden dzień. No i widzicie, jeśli dobrze pamiętam słowa Szymona Hołowni, to za podobnymi zmianami w polskim prawie, przynajmniej tak z perspektywy własnej, opowiadał się, jakoby raczej nie był ich gorącym zwolennikiem. Tak wiecie, jako osoba religijna, czy to aborcja, czy in vitro, czy kiedy chodzi o takie szersze pojęcie akceptacji, czy różnorodności, jak to omawiane było w newsie. No ale dobra, może to o związkach małżeńskich wypowiadał się raczej w negatywny sposób, jakoby nie widział tego jako istotnego i możliwy do wdrożenia postulat. Natomiast jeżeli chodzi o związki partnerskie, to na początku ubiegłego roku mówił, że należy je wdrożyć i to jak najszybciej, co nie powinno być też większym zaskoczeniem. Jest on raczej jednym z tych polityków, którzy dostosowują się po prostu do swojego elektoratu. Polacy mogą zaś już na to patrzeć różnie, a zwłaszcza politycy PSL-u, bo wiecie, niby to fajne, jak istotna osoba w rządzie mówi, że jego własne stanowisko stawia niżej niż opinia obywateli, ale w drugiej ręce głosujemy zazwyczaj na polityków, z których postulatami się zgadzamy. A tutaj mamy takiego trochę niezdecydowanego polityka, który powie to, co ucieszy większość, żeby tylko miał akceptację w razie kolejnych wyborów prezydenckich. Jest on więc w zasadzie takim fenomenem, bo ma obecnie niezwykle wysokie poparcie i zaufanie społeczne, co może mu dać realne szanse na zwycięstwo właśnie w wyborach prezydenckich. Pytanie tylko, czy kwestia sympatii nie przeważa w tym przypadku nad faktycznymi potrzebami społecznymi. Jego obecny elektorat to w dużej mierze ludzie kompletnie nieświadomi jego postulatów, których bardziej interesuje polityczne show niż faktyczna sytuacja w Polsce czy jej przyszłość. No i liczy się fajna, charyzmatyczna, charakterystyczna twarz, która dobrze się prezentuje. Też może w jakimś stopniu chce się tutaj dostosować w ramach stawianych przez Unię Europejską, więc może chciałby zastosować, tak jak Tusk, swoje retoryczne przykłady i zyskać takie miłe poparcie wśród unijnych dyplomatów, tak jak i właśnie Donald Tusk. W końcu sporo mu już pomogła Unia Europejska od czasu przyjęcia stołka, jak chociażby te środki, no niby tylko 5 miliardów euro, ale jednak z KPO. Może więc ma jakąś wizję na siebie jako spowiednika polsko-europejskiego. A przy okazji podejmowania tematu LGBT to koniecznie wpadnijcie na naszą sondę, bo byliśmy na Marszu Równości i pytaliśmy uczestników właściwie do jakich zmian dążą, co chcieliby zmienić w Polsce. Dobrze czasami posłuchać i jednej, i drugiej strony. Link macie oczywiście w opisie, a my lećmy dalej. Over the seas and it comes right over our land. And then they want us to have clean. I say, wait a minute, we're going to be clean, but it's all flying. Just remember that. Does that make sense? Najważniejszy amerykański sąd ogłosił, że zajmie się wyrokiem z Colorado, który wykluczył Donalda Trumpa z rywalizacji o Biały Dom. 3 lata po zgromadzeniu tłumu na Capitol Joe Biden ostrzega, że stawką tegorocznych wyborów są losy demokracji. W wielu stanach trwają spory prawne dotyczące tego, czy Donald Trump może ponownie ubiegać się o prezydenturę w listopadowych wyborach, bowiem 14. poprawka do konstytucji zakazuje pełnienia urzędów publicznych osobom, które zaangażowały się w rebelię lub ją wspierały. W grudniu sąd w Colorado uznał, że taką rebelią było zgromadzenie zwolenników Trumpa na Capitol, do którego doszło dokładnie 3 lata temu, 6 stycznia 2021 roku i wykluczył byłego prezydenta z prawyborów. W piątek Sąd Najwyższy zapowiedział, że zajmie się złożoną przez niego apelacją. Spodziewano się tego, bo to sprawa, w której sędziowie w całym kraju ewidentnie potrzebują drogowskazu. W Michigan i Minnesocie podobne pozwy zostały odrzucone. Z kolei w Maine Trumpa wykluczyła sekretarz stanu i sprawa dopiero trafiła na wokandę. Z drugiej strony Sąd Najwyższy sam wybiera sobie, które odwołania rozpatrzyć i wcale nie musiał się tym zajmować. Wystąpienia stron zaplanowano na 8 lutego. Prawybory w Colorado odbędą się, tak jak w wielu innych stanach, w tak zwany superwtorek 5 marca, ale już 12 lutego władze powinny zacząć rozsyłać karty do głosowania pocztą. Na razie znajdzie się na nich nazwisko Trumpa, bo wyrok jest wstrzymany do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Jeśli kandydat zostanie wykluczony na stałe, głosy oddane na niego po prostu nie zostaną zliczone. Niezła historia, nie? Biden ostrzega nas przed tym, że w następnych wyborach zakwestionowana może zostać idea amerykańskiej demokracji. Jak wiele niespójności w tym dostrzegacie wy. Ja chociażby takie, że Biden ostrzega nas, czy może bardziej Amerykanów, ale w sumie no, nas też, bo losy Stanów Zjednoczonych no, wpływają w sporym stopniu na resztę świata, przed kimś, kto nie jest nim. To tylko jedna niespójność. Druga leży chyba w tej amerykańskiej demokracji. Chociażby dlatego, że są to wybory demokratyczne, a takie powinny być. Oznaczałoby to, że jeżeli dotychczasowy prezydent nie wygra, to lud go po prostu nie chciał. Chciał zmian, które dostanie. Na tym powinna chyba ta doktryna praworządności i demokracji polegać. Ze strony demokratów jakoś szczególnie często jest to kwestionowane. W końcu mają ją nawet w nazwie demokrację. Dla wielu Amerykanów to pewnie jednoznacznie oznaczałoby, że tutaj jest, a tam jej nie ma. Podobnie jak u nas. Często ludziom się wmawia, że jak lewica, no to jest dobra demokracja, jak prawica to jest zła demokracja. Prawda jest taka, że idealna demokracja, taka sprawiedliwa i równa, korzystna dla każdego, zwyczajnie nie istnieje. Mamy tego przykład chociażby w sprawie oskarżonego Trumpa, który zawinił sobie tak, że no w zasadzie nie wiadomo, czym sobie zawinił. Nawet udostępniono ostatnio jego skasowany film, który skasował mu Twitter razem z jego kontem na tym portalu społecznościowym, w którym namawiał ludzi z tego Kapitolu, żeby stamtąd wyszli, bo nie jest za załatwianie spraw siłowych. I mówił, że oczywiście on się nie zgadza z wynikiem wyborów, ale trzeba to załatwić w sposób pokojowy, więc tak naprawdę do niczego nie nawoływał. No i to, że nie zgadzał się z wynikiem wyborów, no to teraz robi to samo tak naprawdę Biden, już teraz zarzucając mu, że pewnie Rosjanie będą mieli na to wpływ i w ogóle. Jestem niezwykle ciekaw tego, jak ta sprawa potoczy się w sądzie i jak demokratyczny będzie ten proces. Bardzo coś ten Trump naprawdę podparł tym demokratom. Następny temat. Działalność nierejestrowana pozwala nam prowadzić działalność gospodarczą bez rejestrowania jej w urzędzie. Nie musimy iść do CEIDG, składać wniosku i rejestrować naszej firmy. Limit przychodów dla działalności nierejestrowanej od stycznia do czerwca 2024 roku wynosi 3181 zł 50 groszy, a od lipca będzie wynosił 3225 zł. Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców podatnik nie musi rejestrować swojej działalności, jeśli miesięcznie osiąga z niej przychody niższe niż 75% płacy minimalnej. Działalność nierejestrowana to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Prowadzenie takiej działalności nie wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jak tłumaczy Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie Infakt, działalność nierejestrowana jest korzystna dla podatnika, ponieważ cechuje się minimalną ilością formalności oraz brakiem konieczności opłacania składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podlega ona opodatkowaniu i rozliczeniu w zeznaniu rocznym według skali podatkowej. W przypadku, gdy podatnik osiąga dochód tylko z działalności nierejestrowanej, to w 2023 roku nie zapłaciłby podatku, ponieważ kwota wolna wynosi obecnie 30 tysięcy złotych, wyjaśnia. Od stycznia 2024 roku kwota wynagrodzenia minimalnego wynosi 4242 zł. Od 1 lipca kwota ta zwiększy się do 4300 zł. Oznacza to, że przez pierwsze półrocze miesięczny przychód z działalności nierejestrowanej nie może być większy niż 3181 zł 15 groszy. W drugim półroczu nie może przekroczyć miesięcznie 3225 zł. W konsekwencji będzie można zarobić nawet 38 400 zł bez rejestrowania działalności. Trzeba jednak pamiętać o limitach miesięcznych, które mogą być barierą dla prowadzenia takiego biznesu, zaznacza doradca podatkowy. 3181 zł i 50 groszy. Jeśli nie przekroczymy naszego przychodu w przeciągu miesiąca do tego poziomu, to nie musimy rejestrować działalności. Zmiana jest niewielka, uwzględniają chociażby to, że wzrasta ona równocześnie ze wzrostem minimalnej. Wiecie, niby lepsze to, niż gdyby zostawili ją na tym samym poziomie, tylko że przecież ludzie, którzy chcą zarabiać na czarno, i tak będą to robić. Nie ma oczywiście tutaj konieczności handlu jakimiś substancjami czy innymi zakazanymi narzędziami, ale o zwykły dodatkowy biznesik, który sobie gdzieś tam po prostu prowadzisz. Powiedzmy, że pracujesz w biurze, ale masz jakąś inną pasję, którą jest takie, nie wiem, malowanie, tworzysz obrazy, które sprzedajesz. No to po co ci wtedy zakładać firmę? W tej sytuacji, jeżeli jesteś w stanie wyciągnąć za nie większe sumy niż dopuszcza cię do tego prawo, najpewniej po prostu będziesz przyjmować gotówkę i tak po prostu ludzie często robią. Do banku mogą ci zajrzeć, ale do sejfu w szafie już niekoniecznie. Nawet wbrew pewnym opiniom nie mogą tego zrobić. Jakby wiecie, no, pewnie można by znaleźć złoty środek, żeby państwo wiedziało, skąd mamy takie duże liczby na koncie, mieliby informacje, które upewnią ich w przekonaniu, że nie wzbogacamy czarnego rynku, a my byśmy nie kręcili nic pod stołem, gdyby tylko można było w pewnych przypadkach prowadzić nieodpłatny biznes. No ale tego nie zrobią, bo im to nie na rękę i po co? Lepiej zabierać ludziom z pomysłem i ambicjami, podcinając skrzydła ogromnymi podatkami i ZUS-em, który trzeba płacić, czy chcecie, czy nie, czy zarabiacie, czy nie, no ale przynajmniej będą wakacje od ZUS-u. Bo dobrowolnego ZUS-u nie będzie, tak jak obiecali. Ogromny park wodny pod Warszawą ma zmienić właściciela. Amerykański inwestor chce przejąć Suntago i czeka na decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pisze serwis Property News.pl. Transakcja czeka na zielone światło prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Serwis pisze, że Centerbridge Partners chce przejąć kontrolę nad Global Parks Poland. Firma jest właścicielem kompleksu Suntago Wodny Świat i spółkami powiązanymi, czyli Mojome, Thunders, Global Park Horizon oraz Big Project Media. Amerykański inwestor Centerbridge Partners prowadzi działalność w charakterze podmiotu zarządzającego inwestycjami skoncentrowanymi na prywatnym rynku kapitałowym, kredytach prywatnych i nieruchomościach na całym świecie, w tym również w Polsce. Aquapark Suntago został otwarty w 2020 roku. Park wodny znajduje się we wsi Wręcza na terenie gminy Mszczonów, niedaleko Warszawy. Suntago to jeden z najnowocześniejszych parków wodnych w Europie. Jest to również największy tego typu zadaszony obiekt na całym kontynencie. Suntago oferuje dostęp do ponad 35 zjeżdżalni i 18 basenów. W ofercie znajdują się również sauny, spa, restauracje i bary oraz szeroko rozwinięta baza noclegowa. Jak już mamy coś swojego, fajnego, czym możemy się poszczycić, co wzbogaca naszą gospodarkę i napawa taką dumą, to i tak to sprzedajemy, żeby napchać kieszenie tym, którzy i tak już mają je napchane. Widać, że nie tylko te biznesy na czarno, małe i średnie przedsiębiorstwa sobie u nas nie radzą. Gdyby dochody były wystarczające, to nie byłoby potrzeby czy chęci na sprzedaż taką szybką. Oby tylko nie miało to negatywnych skutków, nie tylko dla gospodarki polskiej, ale też dla samego parku, który jest po prostu fajną atrakcją i możliwością spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi. No i rzecz jasna sprowadza do nas wielu turystów z zagranicy. Czasem w końcu zmiany właściciela mogą mieć lepsze lub gorsze skutki, czy to w biznesie, czy to w polityce. Raz jeszcze zapraszam na nasze sądy uliczne, kanał Co Mówią, sondę z Parady Równości macie w opisie, trzymajcie się ciepło, no i hej.